Uszczelniono przerwy w bruku na całej ulicy Mickiewicza przed Tour de Pologne. Były cuda wyborcze, teraz mamy cud kolarski. W ostatnim czasie drogowcy skupili się na naprawach bruku na ulicy Mickiewicza. Zaczęło się od problemu związanego ze sporą dziurą przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Ta została załatana kostką i betonem. Nie trzeba było czekać na to, by zobaczyć, że kolejny 50-metrowy fragment kostki został zasypany piaskiem, by wzmocnić osadzony bruk. Dziś, czyli 8 sierpnia, mieszkańcy Jaworzna mogą zaobserwować, że na całej ulicy Mickiewicza, od OKE po kościół, wykonano takie same prace. Miejsca, gdzie zaobserwować można było ubytki, zostały załatane. Luzy między kostkami wypełnione. I choć nie wygląda to doskonale, to możemy się cieszyć, że działania zostały podjęte. Wiele osób stwierdzi, że naprawy zostały wykonane tymczasowo, byle tylko wytrzymały Tour de Pologne, że za niedługo i tak kostka znów się rozleci, że prowizorka. Miejmy nadzieję jednak, że hasło prowizorka trzyma się najdłużej, znajdzie tu swoje miejsce.